Dobra. Ale kurde, jeżeli tak. Jeżeli ten zaraz półtorej godziny prawie nagrywania, może uda mi się do 2 godzin, 2 godziny persony 3 nagrać dzisiaj. To by było fajne, kurde. Pierwszy tydzień let's playów na kanale. Nie pierwszy, w ogóle jeden tydzień minąłby pod znakiem persony 3. Shit. Fuck. Tak sobie myślałem, że. Kurde, znowu Pixie, dajcie mi coś innego. Tak sobie myślałem, że jeżeli kiedykolwiek będę. Wakizashi, o, to jest coś nowego. Tak sobie pomyślałem, że jeżeli kiedykolwiek będę musiał farmić levele, no nie? Poza tym, co robię zwykle, poza Tartarusem. Co? To dla mnie? Kurde, dajcie im jakieś bronie, oni potrzebują dobrego ekwipunku. Tak więc, tak jak chciałem powiedzieć, jak będę robił jakieś levelowanie, tak poza, wiecie, że będę powtarzał Tartarusa i co nie tylko, to po prostu zrobię. Nie będę z tego nagrywać żadnej sesji. O, już sam Tartarus wystarczy, myślę. Hell yeah. Poproszę o expa. Jest exp. Mine! Kurde, chciałem najpierw wziąć to, co się dzieje, to, co tam w walizce było, ale. Nieważne. Pist. Jeb. Jebudu! Szybko idą te walki, muszę przyznać. To się nazywa speedrun. Gladius. Znowu coś dla mnie. Znowu coś dla mnie. Ja pierdzielę, ta gra nie lubi chyba Junpei'a i Yukari. Tak więc myślę, że jeżeli jeszcze na nas czeka jakiś jeden boss, to chyba w cholerę to zostawię i wrócę do realistycznego świata i tam po prostu... Osiedl! A? Pewnie ten złoty był, ale to nic. Tak więc no, wrócę do świata realistycznego i ponakupuję to, co trzeba, żeby być gotowy. W sumie Junpei ma rację, tu by się przydał jakiś sklep w Tartarusie. Szkoda, że go nie ma. Żałuję. Siema. A, spadaj. O, nareszcie coś dla kogoś innego. Błagam. Tak jest. Plus 2 punkty do ataku, ale nieważne. Nareszcie jakaś nowa broń. Gdzie spierdzielasz? Chodź tu. Ale kurde, ten jego miecz teraz zarąbiście wygląda. Jak Claymore jakiś. Nie wiem, może oglądaliście to anime. Jest całkiem okej. Od razu powiem. Chodź tu, Svelu. Potrzebuję expa. A ty się do tego mi przydasz. Tak to się robi. Dziękuję. Zielony kolor jest najlepszy w tych kartach. 27 expa. Właściwie jak tam wszyscy się miewają. 52, 154, 154, okej. To chyba wszystko, możemy stąd iść. Kurde, 11 piętro! Zaraz 10 pięter będzie. Już. O kurde, boss na 14 piętrze. No dobra. Dojdziemy do 14 piętra i po prostu zostawimy w cholerę tego skurczybyka. Chociaż kto wie, jeżeli będzie jeden, to możemy spróbować. Zawsze możemy spróbować, jak będzie jeden. Jak będzie trzech, to nie ma mowy, pierdziele, to zostawiam to na następną sesję. Przedmioty.
No właśnie, tym bardziej dlatego, że nie mamy praktycznie niczego. Nie, zaraz, to mamy, kadenza, to jest bardzo dobre. To jest tak jakby... spell, tak jakby, no nie? Tych... W przednich wersjach Persony 3 to były spele, no nie? Jeżeli miało się jakąś jedną personę i później jeszcze jakąś drugą, to można było wykonywać takie kombinacje i one kosztowały SP. W tej wersji natomiast te kombinacje to są normalne przedmioty i odblokowują się wtedy, kiedy dostaniemy te persony, no nie? Wtedy się odblokowują. No i chyba, skąd to mamy? To chyba Mitsuru nam dała. W pożądalu. W takim razie możemy spróbować naszych sił. To tylko by oznaczało, że ja będę jedynym człowiekiem, który mógłby nas masowo uzdrawiać. Chodź, skurczybyku, wiesz dobrze, że tego chcesz. I... Kurde, śmierć zaraz będzie, ale to nic. Spierdzielimy od niej, ponieważ jesteśmy zarąbiści w takich sprawach. Chodź tu! O! Prosto w dupę, jak ci się to podobało. I teraz po mordzie, jeden i drugi. Hard mode my ass. Zaraz, jaka tam persona była? Chyba Angel, więc dobra, w pożądalu. Nawet nie zauważyłem, jaka persona by miała, mogłaby mi się trafić, ale nieważne. O! Nie trafiłeś mnie, mały skurczybyku. O! Junpei też nie trafił. Spadaj! Chociaż nie, Yukari może cię bić. Ona jest odporna na wiatr. Dawaj, jeszcze jedna broń. Może to będzie coś dobrego. Nie, to nie będzie coś dobrego, ale hej, zawsze będzie kasa. Ile my mamy kasy? 7000. Nieco ponad nawet. Dispoison. Dalibyście mi jakiś medicine czy coś? Ale to musi być bardzo ciekawy let's play, no nie jestem taki zarąbisty, że po prostu, no, przyspieszam walkę i wszyscy padają. Jestem taki fajny przy okazji. Kurde, jeszcze ani razu żadnego czaru żeśmy nie użyli od ostatniego uzdrowienia na dole. Jacy jesteśmy fajni? Jesteśmy potężni. Osiedl, nie! Cholera, no dobra. Garu? Tak! Możesz ty, kurde! Robalu. O, cholera. Dobra. I? Zgadnij, kto jeszcze może Garu używać. No! To było łatwe. 14 expa. Pff. Chociaż z drugiej strony, czy chce mi się dalej eksplorować tego Tartarusa? W sumie będę teraz omijał walki. Chyba, że... Nie, nie będę omijał. Przynajmniej dopóki ja levela nie dostanę. Chodź tu, gdzie jesteś. O, no! Dziękuję. Za to chyba dostanę level. Chociaż nie, pewnie nie. Trzy krytykale pod rząd. Dobra, dostanę level. Jeszcze dla Junpei'a i Yukari by się przydało. Hell yeah! Zarąbiście. Przy okazji, jak tam moje persony? Ty. Kurde, żadnego ciekawego skillcarda mi nie dasz. Ty już możesz sobie spadać. Na razie. Chyba, że jakiś przeciwnik będzie mógł lodowych ataków używać, to wtedy będę ciebie używał. No chodź.
Tak więc teraz Junpei i Yukari dostaną level, już nie będę walczył z przeciwnikami, ponieważ walić to. 7. To dużo. Status. 46. Dobra, jeszcze kilka walk. Nawet przed bossem może uda nam się jeszcze dostać levela. To by było fajne. Chodź tu, a nie. Myślałem, że tam przeciwnik jest. Jakiegoś oczopląsu dostałem. Muscle drink to nam się przyda. Strata czasu, mogłem od razu pójść na schody. To nic. Umiem się kręcić wokół własnej osi. Na pewno nikt z was tego nie potrafi. To normalne, bo w końcu ja jestem liderem. O, więc jednak się respicie. O Jezu! Shuffle time? Exp? Nie, nie ma expa. Wezmę pieniądze. Chociaż myślę, że chyba bronie są nieco więcej warte, przynajmniej na początku. Więc chyba bardziej opłaca się bronie dostawać z kart. Dobra. Nad nami jest już kolejny boss. Przy okazji też w tej grze są tak jakby dwa rodzaje bossów, ci w Tartarusie i ci poza Tartarusem, że tak powiem. To oczywiście tak jak wcześniej powiedziałem, no nie, z tymi bossami, że tam, że droga odblokowuje się jak się je pokonuje, to oczywiście miałem na myśli te poza Tartarusowe. Oczywiście nie powiem z nimi co jest i jak, ponieważ to by był spoiler. Kasa. Hell yeah! Chodź tu. Potrzebujemy expa. Tak to się robi. Broń. Tak jest. I nikt nie dostał levela. Kurde. Ile wam jeszcze brakuje? Jeden expa? 18. W porządku. Jeszcze ze dwie walki, max. Może jedna. O, a czym wy jesteście? Bufu? O! Zgadłem! Te skurczybyki nie mają już żadnych szans z nami. 4 expa, dziękuję. Nie. W sumie to może... Moment. A, nie wiem gdzie są schody. Chciałem już od razu pójść na górę i tyle. Ale ja pierdzielę, dużo żeśmy zrobili podczas tej sesji. Oczywiście względem Tartarusa. Więc następna sesja to będzie tylko i wyłącznie chyba... szkolne sprawy. Szkolne sprawy to zabrzmiało jak serial na Polsacie. Nie, to... serial jest na TVE, nie szkoła. Tak więc no, będziemy to robić w następnej... Ty cfelu. Tak jest. Dawaj expa. I... Tak jest, dobra, już nie muszę walczyć z tymi skurczybykami. Raku karacza dostaliśmy. To nam się przyda. Skill. Ty. Teraz będę po prostu biegał po Tartarusie, będę zbierał te skrzynki, bo wszyscy przeciwnicy od nas spierdzielają i to nam ułatwi zadanie. O, tu niczego nie ma. Jeszcze tam. O Jezu, spadaj, bo aż mnie spędzi, żeby wcisnąć X i wsadzić ci mój mieczyk w dupę. Tak czy siak dzisiaj jest czwartek. Normalnie poszedłbym dzisiaj na wykłady, ale stety albo niestety... O, hej.
Helie to się przyda. Ale niestety albo niestety w Brukseli jakieś tam strajki są i tramwaje nie działają tak jak trzeba. A że ja mieszkam poza Brukselą, to ten. Muszę najpierw wziąć pociąg i potem tramwaj. Potem. Nie, potem metro, potem jeszcze jeden tramwaj. I wtedy ten. Nie, metro to nie jest jeszcze jeden tramwaj. Dobra, jest jeden, możemy spróbować. No i tak czy siak. No. Widzę ciebie. Jak ty taką dziwną animację masz chyba. O, cholera. Przeciwko czemu możesz być słaby? Nie, najpierw heal party. Tak jest, tak jest. Chyba z personami nic nie mogę zrobić. Save. Tak jest. Status. Nie, zaraz persona. Mam tylko dwie. Okej. Szli. Mam nadzieję, że nam się uda. Widzę cię. Jesteś dziwny. Good luck. Dobra. Spróbujemy jeszcze go rozwalić. It seems you've attracted the Guardian's attention. Its arcana is the chariot. Ale co z tego? Jego arkana nie wyjawia mi jego słabości nagle. Niech będzie. Na dobry początek. Kurwa było! Oh my god! Próbuję jeszcze. Fakty, spróbuję jeszcze raz. Jak mi się nie uda. Dobrze, zapisałem. Zapisałem chyba tak. Kurwa! Myślałem, że będzie łatwo. No trudno. Siema. Znowu mnie rozpierdzielisz? Tak, rozumiem. Sukunda. I też zmniejszyłem ci celność. I uniki. I co? Rozpierdoliłeś mnie. O, dziękuję! Agi. Chyba nie ma słabości. Garu. Nie ma chyba słabości, bo to nie miałoby sensu, żeby jeden przeciwnik był przeciwko czemuś słaby. Ty kurde, ty. Bufu! Tak jest. Agi. W sumie to tak myślę, że lód pasuje do mojej zarąbistej fryzury. Jeszcze mnie chciałeś? Kurwa. Nie mam już revive gemów. Trudno, Junfei. Ty i ja, chłopie. Ale kurde, damy radę, tylko gdyby tego Assault Drive'a nie używał. O. Przeżyłem. Dobra, sorry Yukari, ty expa chyba nie dostaniesz. Nie moja wina. To jego wina, bo krytyka zrobił. Fuck me. Po mnie. Wiem! Oh my god! Tak! No i co teraz zrobisz? Ha! Dobra, mogę na razie tankować, dopóki nie użyję jakiegoś ciosu krytycznego. A, dobra, tobie też się przyda.
Nie trafił! Okej. Agi. Co zrobił? Ataka... O kurwa! To musi paść w trybie natychmiastowym. Mogłem użyć tego debuffa. Kurwa. Agi. O nie! Wiem! Ty mnie zbufujesz. Okej. Rakukaja. O nie. Okej. Wiem, kurde, wiem! Agi. Dalej! Damy radę, kurde! O nie. Dobra, ja uzdrawiam, on atakuje. To się nazywa praca zespołowa. Chyba, że... Możemy tego użyć też. O kurde. Dobra, stracił turę. Teraz ja zaatakuję. Okej. 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 Fuck. Dobra robota. Szkoda, że Yukari Expa nie dostanie. Ale to nic. Ballroom of Life, dziękuję. Biedna dziewczyna. Chodź, trzeba uciekać. Chyba z nami się przyteleportuje. O, jest całe szczęście. Heal party. Nie poszło też tak źle. Pierwszego deda nie liczę, oczywiście. Chwila. Status, zobaczmy. Ta, nie jest źle. W sumie w późniejszym etapie gry to te różnica tego z tych tego expa będzie znikoma. Tak więc hej. Zapiszę i idziemy dalej. Tak, dojdziemy na samą górę. Tym bardziej dlatego, że chyba przed barierą nie masz tak dużo przeciwników. Nie, zaraz. A tak, tędy muszę iść, okej. Okay. O! Co my tu mamy? Balm of Life. Soma. O, Soma nam się przyda. Uzdrawia całej ekipie SP i HP do pełna. A Balm of Life to... ten... wskrzesza wszystkich do pełna. Nie będę już się bił, chyba że... Okej. O, Yukari zmęczona jest. Czyli jednak mogą się w Tartarusie męczyć, tylko że... No w sumie ten, straciła przytomność, to ma sens. Zawsze mogę Red Bulla na niej użyć, czy coś w tym stylu. Jak się czujesz? Wiesz o tym, że jeżeli uderzysz przeciwnika w słaby punkt, to on upada? To jest takie zabawne. Ale nie sądzę, że to nie byłoby zabawne, gdybyś cię ktoś zaatakował, kiedy się śmiejesz za bardzo. No w sumie to ma rację. This poison. Kurde, medicine mi dajcie, czy coś. Tak więc no... Chwila. Yon be gone. Nie, nie będziemy tego używać, bo zostały nam chyba tylko 2T. Nie będziemy się lać. Aż tak bardzo. No, to wszystko. Teraz piętra będą bardzo małe. O! Tak jest. Old Document 01.
Możemy to przeczytać później, to przeczytam. Może następnym razem. Chociaż nie, przeczytam to teraz. Czemu nie? Trzeba zapełnić tą... te 2 godziny. System. Glossary. Tutaj fajne jest to, że ci wyjaśniają, co jest czym. Tak więc no... elektryczność została podłączona, ale czemu potrzebują jej aż tak bardzo? Tu jest tylko jedyna szkoła na tej wyspie. W sumie to może potłumaczę to wszystko, co tutaj jest. Chociaż moment, dużo tego jest? Nie, nie aż tak, dobra. Kontrakt, to jest kontrakt, który podpisałeś w akademiku. No to wiadomo. Wiadomo. Apatii syndrom. Tajemnicza choroba, która pojawiła się niedawno. Według wiadomości może być spowodowana przez stres. To zostało wytłumaczone. A i no... ludzie w trumnach nie będą niczego oczywiście pamiętać. Ci bez potencjału, ten podczas ciemnej godziny, czarnej godziny czy godziny ciemności zamieniają się w trumny i nic nie czują w tym stanie. Po prostu są bezpieczni. Potencjał to chodzi o personę. Persona to coś, co jest w nas, odzwierciedla naszą własną osobowość. Social link to więzi i tak dalej. Cienie to wytłumaczyli, Sis to my, Evoker to jest... dzięki Evokerowi możemy... to jest ten pistolet cały, no nie? Jak się strzela w łeb, to możemy w ten sposób personę ten... przyzwać, ale to jest także możliwe i bez niego. Ale to... jeżeli chcecie to zobaczyć, to persona 1, 2 albo 4 i prawdopodobnie 5. Tartarus to jest ta wieża, nic ciekawego nie ma, i Kirijo Group. Internacjonalna korporacja, która zajmuje się innowacjami w różnych przemysłach i sponsor wyższej szkoły Gekudan, czyli do tej, której chodzimy. Kurde, godzina 57 minut, do jasnej cholery. To dobra, no nie będę już przedłużał, nie? Hello. Czy mogę coś zrobić? Check progress. 16 poziomów. Dobra. Pójdę jeszcze do Velvet Roomu, na wszelki wypadek, ponieważ jest pewna część Velvet Roomu, która chce, żeby się odblokowała. O, jeszcze nie ma. Zobaczmy. A, nie są kompatybilne, dobra. No trudno, nie mogę już niczego zrobić. Leave! Tak jest, no. Tak więc to by było na tyle. Myślę, że względem Tartarusa zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy do tej pory. Tak więc, no, do 16 piętra doszliśmy. Wszystko jest ok. Rozwaliliśmy 3 bossów tartarusowych. Teraz będziemy skupiać... o, sorry. Teraz będziemy skupiać się na social linkach, na życiu szkolnym. Kurde, zbiera mi się na odbijanie. Cholera jasna! Głupie płuca, czy tam żołądek. No. Właśnie będziemy to robić od następnego razu. Levelowanie to... nieważne, nie będę levelował. Nie mam nawet zamiaru o tym myśleć. Level 9 dla wszystkich to jest dość spory poziom. Ale tak, będziemy musieli pójść jeszcze ogarnąć przedmioty i takie rzeczy. Tak więc, no, będziemy mieli jeszcze rzeczy do roboty. Tak więc, to będzie, o ile się nie mylę, 7 odcinek. Idealnie pasuje do tygodnia z Personą 3. Tak więc, no, to będzie 7 odcinek. Wielkie dzięki za obejrzenie tej drugiej sesji z Persona 3 Portable. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. To był PG i do następnego razu. Widzimy się albo w filmiku na głównym kanale, albo w Let's Playu. Zależy. Cześć wszystkim.